To nie jest żaden prima aprilisowy żart, tak, mamy poniedziałek świąteczny, mamy śmigus, dyngus, zatem wodą lać Was nie będę, ale mamy metatoka, bo trzeba sobie omówić turnieje. Największe powyżej 100 graczy, które miały miejsce ostatnio na Pokémon TCG Live. Trochę tych turniejów było, mamy już nieco wglądu w metę porotacyjną. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko układało tuż przed UIC. Siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasiek, na was w kolejnym materiale na moim kanale. I na wstępie chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego z okazji świąt Wielkiej Nocy. Smacznego jajka, mokrego dingusa i co tam sobie jeszcze chcecie. Jest poniedziałek, kiedy to nagrywam, tak jak wspomniałem. Nie jadłem jeszcze śniadania, ale mam kabusie. I to jest najważniejsze, żeby sobie teraz omówić. Turnieje, które miały miejsce w ciągu ostatniego tygodnia. Dawno metatoka nie było tak naprawdę. A teraz jest taka okazja, żeby jeszcze przed EYC omówić sobie wyniki turnieju post-rotation. No i pierwszy turniej to standard pumpka weekly post-rotation, wygrany przez Future Hensa, czyli talię złożoną z Iron Hensa, Iron Crowna, Mirajdona zwykłego, tutaj jest też Miraidon i EX, są energie psychiczne. Opiera się to głównie na tym, żeby Iron Crownem boostować obrażenia naszych innych future Pokemonów o 20%. To się oczywiście stakuje, przez co Iron Hands może brać więcej prizów przy użyciu ataku Ampio very much i bardzo często może one shotować Pokémony, których normalnie by nie one shotował z tego ataku. Do tego mamy Miraidona, który jest bardzo dobrą odpowiedzią na jakieś małe pokemony już na starcie gry. Pick Acceleration 40 obrażeń, dwie energie wyszukujemy, podpinamy do naszych future Pokemonów. Jak tylko sobie życzymy, no i w połączeniu z Iron Crownem, to może robić w early game, jakieś powiedzmy 80, nawet 100 obrażeń. I, i, I wtedy możemy one jakieś mniejsze Pokemony. I przy okazji ładować sobie Iron, Iron Handsa. Do tego mamy kapsuły. Jest tutaj jeszcze Miraidon EX, który zadaje 220 obrażeń lub 160, jeżeli Pokémon ma no sobie jakieś kantery więc może być Pokemon, który dobija, może być Pokemonem, który atakuje Mew EX głównie do drawu, bo z tym problem ma właśnie ten deck. No i przechodząc dalej do miejsca drugiego, mamy podobny, podobną talię, tym razem jest to w pełni funkcjonujący Future Box bez Iron Handsa, są tutaj inni atakerzy, jest Iron Leaves jako pewnie odpowiedź głównie na Charizarda, jest Iron Move jako odpowiedź, nie wiem na co, na Iron Leavesa albo na Golden no bo jest to Pokemon ognisty i mamy Iron Treadsa, który w momencie, gdy ma na sobie Future Booster Energy Capsule jest jednocześnie, typem Fighting, jak i typem Steel, czy też Metal, więc taki, taki box pokrywający różne weakness'y tutaj, tutaj został zaprezentowany. Też całkiem ciekawa, ciekawa opcja. Miejsce trzecie mamy Lost... bo Lostina jest na czwartym. Mamy Chien Pao. Chien Pao, bardzo mocny deck porotacyjny. Tak naprawdę niewiele traci, w sumie nic nie traci, tylko zyskuje, bo wyrotowo Puff oczywiście więc nie musimy się martwić o to, że nie będziemy mogli dobrać energii z Chien Pao, czy kart z Greninży. Mamy Cyber, Cypher Maniac's Code Codebreaking do tego, żeby sobie układać karty na topdeck i, i dobierać je tak jak chcemy, czy to z Greninży, czy z Bibarela powiedzmy. Nie musimy już grać czterech cross-switcherów, możemy grać po prostu Prime Catchera. To też jest, to też jest fajne. Nie ma vip mamy tylko pofiny, więc ciężko jest wyciągnąć Greninję ale dlatego mamy 4 nestbole. Tutaj taki build dosyć, dosyć defensywny. Powiedziałbym, mamy, mamy jeszcze <laughs> Iono, mamy bossa, więc, więc tak to się mniej więcej prezentowało, a raczej po prostu prezentowało. Czwarte miejsce Lost Tina gracz Oniku Lost Tina grający czym? Lost Tina, no, kto by się spodziewał. No Tina trochę straciła, no bo już nie możemy robić Roxanne PAW trudniej się trochę jest rozłożyć bez VIP pasów, żeby wyciągnąć Greninja czy kramoranta, musimy się trochę napocić teraz bardziej idziemy w stronę energii trawiastych no bo mamy Iron Leafs'a i EX po to, żeby walczyć z radami nieco lepiej, żeby było nieco łatwiej a poza tym, poza tym niewiele się tutaj zmieniło, jest jeszcze Lost Vacuum jest Forest Seal Stone tak naprawdę po to, żeby zapewnić sobie ten, ten flow Coloresów, żeby jeden za drugim się kręcił, albo jak nie mamy koloresa, no to żeby sobie go Wyciągnąć, bo jest to bardzo ważne. Ten Vistar Power jest nie do końca teraz używany w większości matchupów, więc, więc możemy sobie pozwolić na użycie Forest Stone tak naprawdę. No i jest Prime Catcher jako ace jako spec. Patrząc dalej, miejsce piąte. Lugia Vistar, która wraca po długiej nieobecności w mecie i to jest build najprawdopodobniej identyczny do tego, który zajął pierwsze miejsce w, na Champions League Fukuoka, przynajmniej tak się prezentuje. Mamy 4 Lugiewi, 3 Lugiewistar, 4 Archeops, linię 3, 3 Chinchino. Dzięki Cinccino, Lugia mogła wrócić do mety. Atak Special Roll 70 obrażeń za każdą specjalną energię, za każdą kartę specjalnej energii podpiętą do tego Pokemona. To jest ważne, no bo wtedy DTE daje tak naprawdę 50 obrażeń, a nie 120, czyli to się nie liczy jako dwie energie tak naprawdę build, który stawiam na konsystencję, jest Master Ball, jest żak. Później, później pojawiają się trochę inne buildy. Mam nadzieję, że jakieś jeszcze uda się zaprezentować. Miejsce szóste, Gouging Fire EX, deck, który nie wydawał się być jakiś mega turbo mocny, a udało mu się wygrać regionalsy bodajże w Tajlandii w, w dwa weekendy temu. W sensie nie w ten weekend świąteczny, tylko tydzień wcześniej, wydaje mi się. Tutaj utylizowana jest Mela do podpinania ognistych energii. Mamy multresa który boostuje nasze obrażenia o 10. Magma Basin, żeby ładować czy to NTA czy Radenzarda, czy Gouging Fire'a energiami z discardu. Mamy dwa switch karty, trochę mało wydaje mi się, i cztery jety dobra, cztery jety pomagają. No bo Gouging Fire, żeby użyć dwa razy ataku, Blaze Blitz musi zejść z aktywo, więc dlatego tych switchy potrzebują trochę więcej. Myślałem, że może będzie to grane tak jak Entei z Iron Valiantem był grany, ale strata, strata rope'ów chyba tutaj zabolała za mocno i tych switch'y e trochę, trochę brakuje. Siódme miejsce mamy Gardevoir EX, która też dużo straciła. Teraz musimy się posiłkować takimi atakerami jak Drifloon czy Screamtail. Nie mamy już Shane'i Karkana, Gardevoir, ale za to jest miejsce chociażby na Body Catch Galeida. Je jeżeli jest problem z rozłożeniem, no to nie mamy już też Mirage Step, Kirli. Mamy kirlie z Refinement'em tylko i wyłącznie. Gramy tutaj na, na TM Evo 4 Jono, 4 Arweny, czyli taka wersja już faktycznie bardziej pod tytułem nakierowana. Je ja tylko jedno Rare Candy, no bo mamy TM Evo, gramy Luxury Escape'a, żeby Podbić zdrowie naszego Drifluna czy Screamtail'a. Hero Cape również do tego służy, no bo, no bo Driflun bije za każdy counter na sobie, podobnie też jak Screamtail', więc to są Pokémon, które mają mało zdrowia, a Luxurious Cape a oraz Hero podbijają to, to zdrowie, przez co możemy zaatakować za większą ilość obrażeń i tak raczej Gardevoir będzie grana, o ile w ogóle będzie grana. Kolejne ósme miejsce już w tym turnieju zajął Cienpao. No i to jest raczej taki build, który będzie się powtarzał, gdzieś tam będzie się różnił jedną czy dwoma kartami, więc raczej nie będę już tutaj Chien Pao pokazywał za wiele, czy coś ciekawego to jeszcze możemy znaleźć. Mamy tutaj mamy tutaj jakiegoś Ancient Boxa z Flattermanem, Great Tuskem, Coraidonem. Ten deck też wydaje się być całkiem okej, okay, ale, ale, ale gdzieś tam się trochę gubi. Espatra z Zatu tutaj się pojawia, to też jest talia, która Gdzieś później będzie się pojawiać i ona wy, wystrzeliła tak naprawdę znikąd i może być naprawdę dobrym pretendentem do tego, żeby turnieje wygrywać. Dalej mamy Sunnys Weekly 148 Rotation Arrives i pierwsze miejsce Great Task Mill. Great Task Mill, czyli. Mm, talia, która polega na wyrzucaniu wszystkich kart z deku przeciwnika, oparta o Great Taska i jego atak Land Collapse, który diskarduje kartę z topu deku, jeżeli zagraliśmy Ancient Supportera to diskardujemy 3 więcej w związku z czym gramy trochę Ancient Supporterów, gramy Seide Professor Seide z Vitality i Explorers Guidance no a do tego mamy mnóstwo innych narzędzi, żeby przeciwnikowi w jakiś sposób przeszkadzać, jest Counter Catcher, jest Hand Trimmer boostujemy zdrowie naszych Pokémonów, naszych Great Tasków przez Ancient Booster Energy Kapsuły, przez Heroescape'a no tutaj można jeszcze grać na przykład mimikiu żeby niektóre matchupy po prostu robić checkmate'a, ale, ale taki, taki archetyp istnieje i jest bardzo przyjemny, grałem w nim ostatnio na streamie, jeżeli na streamy jeszcze nie wbijaliście, zapraszam bardzo serdecznie, link w opisie i wyświetlam mam się teraz pewnie gdzieś tutaj, zapraszam, graliśmy Great Taskiem, później będziemy pewnie grać czymś innym, także, także wydaje mi się, że warto, warto zostawić followka, żeby być tam na bieżąco, Drugie miejsce w tym turnieju zajął Arceus z Vulpixem Vistar, czyli dekatalia, wydaje się kontrująca trochę, trochę Charizarda. No, bo atak Vulpixa mówi, że nie otrzymuje po ataku, nie otrzymuje on obrażeń od Pokémonów z abilitkami. No, a Charizard tylko takie Pokémony do ataku posiada poza Czermilionami. Chociaż teraz nawet grany jest Czermilion, który, który ma abilitkę, więc może być, może być różnie. Bardzo fajny metacol. Ciekawe jest to, że gramy tu Medical Energię. Które podbijają obrażenia naszych, naszych Które leczą nas za 30 W momencie w którym podepniemy do naszych pokemonów I to jest bodajże kontra na Mirora Z tego co słyszałem No bo jak mamy Arceusę z Vigardem No to przeciwny Arceus uderzy nas za 150 Biorąc pod uwagę, że ma DTE Więc mamy wtedy 130 zdrowia I jak podepniemy Medical energię To mamy 160 zdrowia I ten Arceus nas nie dobija tak, taki, taki to jest w sumie W sumie tech Trzecie miejsce, kolejny deck kontrolny Zaraz po Great Tasku. Tym razem jest to Snorlax, Stall z Chiyu, z Mentainem, który teraz jest grany w stalu po to, żeby wyciągać Pokémony z discarda przeciwnika na bench. Z waszego discarda również, no bo, bo musimy wyłożyć Pokémona z obu discardów, z tego co mi się wydaje. W ogóle ten wording jest takie dziwne, nie? no bo jest from either player's discard pile. Czy to znaczy, że z obu discardów, czy z jednego? Z któregokolwiek, nie? Tak. Nie wiem. Jak wy wiecie, to dajcie znać w komentarzu oczywiście. No i mamy tutaj już taki kontrolny zestaw. Jest Eri, która jest bardzo mocna, Diskardujecie dwa itemy z ręki przeciwnika, kiedy się przeciwnik dobrał switcha do ręki, to był ten switch. W miarę bezpieczny, jak nie graliście Alex teraz już taki bezpieczny. Nie jest gramy tutaj jedną energię Luminus, nie wiem dlaczego. Aha, pewnie po to, żeby móc atakować z Mimikiu. ok Jest to ciekawy pomysł. Dalej mamy pierwszego Lost Boxa, Lost Boxy teraz idą bardziej w stronę tych paradoksowych Lost Boxów, tu jeszcze pojawia się czasami Chupa IX jako odpowiedź na Iron Handsy właśnie przeciwnika, albo na na przykład jakieś Arceusy, Hupa IX, która bije bodajże 50 za każdą energię na Pokemonie przeciwnika, Fighting Pokemon, yy, teraz Fighting, ale, ale bije z mrocznych energii, więc fajnie tutaj działa, jeżeli gramy Roaring Moon, no tutaj mamy TM Devo, więc raczej to jest nastawione jako taka... Mała kontra na, na Charizarda. Ciekawa, ciekawa, opcja. Dalej mamy kolejnego Snorlaxa, ale tutaj raczej niewiele się zmieni, więc nie będziemy na to patrzeć. Mamy Future Handsa, Mirejdony, dziewiąte miejsce, Chienpao, tutaj na dziesiątym miejscu palkę. Jestem ciekaw, z jest, czym ta palka była. Palka z Raging Boltem, proszę bardzo, bo Raging Bolt bije za ilość energii dyskardowanych z waszych Pokémonów, więc Palkią możemy sobie naładować trzy energie gdzieś na bench, żeby więcej zaatakować. Do tego mamy też Sandy Shoxa, który podpina energię żeby ten flow obrażeń był. Także to jest całkiem spoko. Tu mamy w ogóle Skowilane. czy to jest Skowilane EX Tak, EX też bardzo ciekawy, ciekawy wybór. I tak się to prezentowało w Science Weekly 148. Przejdźmy do Deckout Mondays. I Deckout Mondays zostało wygrane przez Espatrę, o której wspominałem, dlatego nie przechodziłem do tego wcześniej. Espatra, co, co ciekawe, z banetem. Mamy tutaj Zatu jako silnik ładujący energię, czyli podpinamy jedną Basic Psychic Energię do naszych Pokemonów na benchu, podpinamy energię z ręki, jeżeli to zrobimy, to dobieramy dwie karty. Mamy tutaj espatre z umiejętnością dazzling Gaze, jest to Tera gra z Pokemon, przez co możemy fajnie bić po weaknessie Charizarda na przykład. No i mamy umiejętność, która mówi, że jeżeli ten Pokemon jest na aktywnym spocie, Ataki aktywnego pokemona na przeciwnika kosztują jedną energię Colorless więcej i to bardzo fajnie kombi się z atakiem cybol 30 plus 30 za każdą energię podpiętą do obu pokemonów, Z racji, że forsujemy przeciwnika do podpięcia jednej energii więcej, no to bijemy mocniej tak naprawdę i w tym momencie, jeżeli Charizard musi zaatakować używając 3 energii, my mamy jedną energię na sobie, co daje nam 4 energię to jest 150 razy 2 to jest 300 ale my możemy podpisać na przykład dwie energie do siebie i wtedy z dwóch energii tak naprawdę łączymy czyli co jest bardzo dobrą opcją do tego mamy jeszcze Baneta Baneta którego znamy znamy z wielu tutaj występów Jerzyka tak naprawdę i Baneta zobaczymy też później jeszcze z występu Openo ale to, to za moment 30 item lock tak naprawdę robimy 30 obrażeń, item lokujemy przeciwnika i potem Poltergeistem możemy go, możemy go ładnie dobić, mamy Flottermina, żeby blokować wielki przeciwnika jest Latios, nie wiem po co, chyba jako OnePress Press Attacker 180 obrażeń z One Pressera nie jest złe, tu jest grany jeszcze Tulip, po to, żeby wtasować sobie do ręki kombinację Pokemonów psychicznych i, i, i energii psychicznych, no to jest spoko, żeby, jeżeli mamy kilka za żeby sobie tę energię wziąć do ręki i za to podobierać karty. Do tego Pokémon League Headquarters, które jeszcze bardziej zwiększa koszt ataków Pokemonów basicowych, więc, więc taki combo tutaj dodatkowo z, z umiejętnością Espatry. Bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa opcja, bardzo ciekawy deck, który, tak jak mówiłem, po rotacji się pojawił, wystrzelił jak znikąd i jest grany. Dalej mamy Lugie, która niewiele różni się od tej Lugi, którą widzieliśmy. <laughs> tutaj mamy Minchino czwartego zamiast Lugi, zamiast Snorlaxa mamy Luminiona i to jest taki build, który Gdzieś już raczej przewija się teraz coraz częściej, że mamy dwa aluminiumy, tak naprawdę Snorlax nie jest aż tak, bardzo, aż tak bardzo użyteczny. Jeżeli chodzi o gaz, to mamy trzy bossy i dwie sereny. Split energii, raczej jest to energii teraz już 16, aniżeli 17. Czasami pojawiają się dwa vigardy, czasami pojawiają się trzy misty, czasami pojawiają się cztery double turbo i dwa misty, i tak to się tutaj nieco zamienia. O lugi raczej wiele już mówić nie będę, no bo wiecie w sumie, że to jest mój ulubiony deck tak naprawdę, więc, więc widzieliśmy już parę tych list i, i o Lugi pewnie, pewnie materiał też już jest na kanale przecież, więc możecie sobie tam też zerknąć. Dalej mamy Gardevoir. Gardevoir warto sprawdzać, bo to jest dosyć ciekawy deck, bo no, wiele możliwości mu udeszło ale wiele możliwości też on ma i warto tutaj czasami, czasami zerkać. Tutaj mamy na przykład Mane, na którego nie było nie było we wcześniejszym, wcześniejszym bildzie, więc też warto na to uważać. Profesor Turo jest grany, palpat w razie, gdybyśmy trafili na jakiegoś kontrola. Kolejny, kolejny, lost, box, kolejny lost box tutaj. Tym razem bardziej agresywnie mamy, w, idziemy w stronę Moona, bo są dwa. Jest Iron z Rajku, pewnie jako odpowiedź na Lugię właśnie. Rajku już od zawsze był chyba najlepszą odpowiedzią losboxa na Lugie, no bo już w pierwszej turze się wtedy, jak się grało turbo losboxem agresywnie możemy było w pierwszej rundzie, w pierwszej turze zrobić knockout na Lugie V, no i też knockout na Lugie V, stary, nie jest problematyczny, jak Lugia się już rozłoży, no to możecie z Rajku sobie fajnie wziąć knockout. Jest też Iron Bundle, jeżeli nie chcemy atakować coś na aktywie, albo na przykład chcemy zrobić Ampio Vermar za dwa prajze, a przeciwnik ma tylko one prajzery na stole, a na aktywie jest tu prizer, więc więc też całkiem całkiem spoko podejście. Miejsce szóste, pierwsza Dialga, którą dzisiaj zobaczymy. Dialga, która no może działać. Na pewno będzie działać lepiej niż wcześniej dzięki nowemu metangowi z umiejętnością Metal Maker, która pozwala Wam spojrzeć na cztery karty z góry deku i podpiąć tyle basic metalowych energii, ile ich tam znajdziecie do Waszych Pokemonów, jak tylko sobie życzycie, i wtasowujecie resztę kart na dół deku. To jest bardzo ważne, to wtasowanie kart na dół deku, bo to oznacza, że już więcej tych kart nie zobaczycie, więc macie kilka kart mniej, do przejrzenia następnym Metal Makerem, bo oczywiście możecie użyć kilka tych umiejętności na turę, jak macie kilka metangów, no i wtedy większa szansa jest na to, że traficie kolejne energia, a to fajnie się kombi z atakiem Star Kronos, Dialgi, który skipuje turę przeciwnika, w sensie wy macie kolejną turę, no i z Metal Blastem, bo, bo Dialga bije więcej za ilość metalowych energii podpiętych do siebie, do tego mamy też Zamazenty z umiejętnością Metal Shield, bardzo fajny one z atakę, w momencie, w którym wasz przeciwnik zlokotował jednego z waszych Pokemonów, wy zadajecie 120 obrażeń więcej. Plus, jeżeli macie podpiętą jakąkolwiek energię, to Zamazenta otrzymuje 30 mniej obrażeń. Do tego mamy miły EX, z którym możemy kopiować też ataki przeciwnika. Jest Vitality Band, żeby podbić te obrażenia do 230, chociażby ze Star Chronosa czy z ataku Zamazenty. No bo 230 to jest taki próg, który łączy tutaj Basic i EX w tym momencie. Także ciekawy deck, Polecam sobie pograć, jeżeli ktoś jest fanem Dialgi. Na siódmym miejscu mamy kolejnego Great Task Milla, na miejscu ósmym mamy Pidgeota, Pidgeota, EX kontrolnego oczywiście, no bo innego Pidgeota EX nie możemy tutaj raczej posiadać. Dwa, dwa linia Pidgeota, dwa Rotomy, dwa Snorlax, jeden Mowile, jeden Chiu, jeden Luxray Baby, żeby atakować przeciwnika, jeden Luxray V, żeby wyrzucać mu trenery z ręki. Jest Mimikyu, Reden Charizard, Buffaland, żeby rozdzonować energię przeciwnikowi, także opcji tutaj jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. I to jest taki bardziej skomplikowany kontrol. Nie opiera się aż tak bardzo na Snorlaxie. To jest nawet kontrol, którym możecie atakować i brać prezy, więc najpierw pozbywacie się przeciwnika z resorsów, z zasobów, wyrzucacie mu wszystko, co jest mu potrzebne do wygrania, i potem powoli go wyniszczacie. Czy to atak atakując Pidgeotem, czy chociażby właśnie Luxrayem, czy Luxrayem V, nawet, czy Radiant Zardem w końcówce. Um, tutaj jest takie ciekawe kombo. Gramy Daisy's Help. Dobieramy dwie karty i patrzymy na nasze prezy. No i wiemy, gdzie one są, tak? Bo nie przetasowujemy ich. I potem gramy Ark patrzymy na topdeck i możemy go zamienić z, jedną z, naszych, z jednym z naszych prize'ów. To jest takie combo, które ma zastępować w pewnym sensie pionie, no bo pionia pozwala nam wziąć trzy prize'y do ręki i potem odłożyć trzy karty w to miejsce. I można było je użyć na przykład dwa razy przy rzuciu Palpada, albo grać dwie peonie i wtedy macie pełną kontrolę nad tym, co jest w prize'ach. No teraz pełni nie ma, bo wyrotowała, więc to jest taka Mała cząstka siły, którą pełnia dawała. To jest bardzo skomplikowany dek, ale wydaje mi się, że jak już po im trochę i ogarniacie, to naprawdę jesteście w stanie robić różne wszelakie, wszelakie cuda. Czy coś ciekawego tutaj jeszcze było. Właśnie pojawia się Openo po raz pierwszy, grający banetem z Garde WR-IX. To jest dek, który, który chłopaki już jakiś czas temu grali. Wygrywali też pewnie, pewnie wiele kapów, grali na Regionalsach. No, i ten deck trochę stracił, ale też sporo zyskał, wydaje mi się. Więc, więc to jest taka lista, którą, którą polecam, jeżeli chcecie grać sobie banetem. No bo chłopaki tutaj to gotują już od dłuższego, od dłuższego czasu. Kolejny turniej, Cinnabar Island, turnament 32, wygrany przez kolejnego Lostboxa. Lostbox tym razem podobny do tego, który widzieliśmy przed chwilą. Mamy Rajku, mamy Chensa, mamy dwa Muny. Więc, więc w sumie nie ma się nad czym tutaj za bardzo, za bardzo rozwodzić. Pierwsza Arctina dzisiaj na miejscu drugim. No, Arktina z aerodaktylem. No, można by się było spodziewać z tego, że aerodaktyl Vistar wróci. Była to jedna z odpowiedzi na lugię jakiś czas temu. Atak Ancient Star, atak Wistar powodował, że tak długo jak ten pokémon jest w grze, otrzymywał abilitkę, że pokémony WI przeciwnika w grze nie mają abilitek, więc idziecie pierwsi, Stawiacie Aerodaktyla, w drugiej turze stawiacie Vistara, używacie Vistara, no i Lugia nie wyciągnie Archeopsów, przez co ma naprawdę naprawdę spory problem, a Lugia jest dobrą odpowiedzią na, na Arceusa tak naprawdę, tylko problem jest taki, że to nadal jest Arceus, nie? wy musicie mieć tego Aerodaktyla w pierwszej turze, w drugiej turze mieć Vistara i Energię, z tym raczej problemu nie będzie ale no to, to może być dosyć problematyczne e, oczywiście Arceus Giratina tak samo jak Giratina wrzucił tutaj, wrzuca tutaj jednego Iron Leafsa jako odpowiedź na Charizarda bo to był problem tego deku wcześniej, że był problem z atakiem w Charizarda a teraz mamy Iron Leafsa <coughs> mamy Giratina Vistar z Maximum Beltem e, Aerodactyl bije 240 więc w sumie to trochę za mało ale też mamy Fighting energię po to, żeby nim zaatakować jest Eri, żeby przeszkadzać przeciwnikowi również, więc ciekawy. Ciekawy deck trzecie miejsce Cienpao, czwarte miejsce Charizard. Charizarda jeszcze dzisiaj nie oglądaliśmy, więc przyjrzyjmy się. <laughs> jest to Charizard z Pidgeotem na Arwenie i Ioną. Mówię na Arwenie i Iono, bo teraz pojawiają się listy, które grają na przykład właśnie 3 Arweny, 3 Ioną, albo nawet 4 Ioną, 3 Arweny, a czasami 4-4 Split, więc, więc teraz trochę to się zmieniło. Nie ma VIP pasów, ale to nie boli Charizarda, nadal mamy po mamy pofiny, czy też bady bady pofiny i to jest nawet lepsze, bo możemy sobie wyciągnąć w późniejszym etapie gry czy Armandery, czy Pidgeye'e. A nie mamy martwe VIP na ręku, ale musimy grać przez to 4 więc mamy split a 4 4 444. Takie tutaj bardzo konsistency bardzo podejście. Dwa super rody jest switch, jest 2, nie ma profesora Turo, który też czasami się tutaj w Charizardzie pojawia, a poza tym bardzo fajny build. Tylko jeden stadion, nie ma już puffów, więc więcej stadionów. Na mnie potrzeba można się zastanowić, czy na przykład nie chcemy grać Lost City w to miejsce. Dalej mamy kolejnego Smorlaxa, miejsce szóste, kolejny Charizard. Sprawdzam, czy to nie jest Charizard z Bibarelem bo takie też opcje są. Dalej mamy właśnie Lost Boxa, w którym jest chupa i o tym chciałem powiedzieć. O chupie jest chupa który właśnie bije 50 za każdą energię podpiętą do wszystkich Pokémonów przeciwnika. Bardzo fajny ataker. Za dwie energie może zrobić dużo obrażenia, za trzy energie też. Tylko, że tutaj musimy podpnąć wtedy trzy mroczne energie, to jest trudne do zrobienia, bo miraż Gate podpina dwie różne energie, więc musielibyśmy podpiąć um, dwie energie z ręki, albo zużyć dwa gatey, jedną energię z ręki podpiąć. Do tego mamy Miniora, jako odpowiedź na kontrola chyba, trochę, bo nie widzę, nie widzę okularków, więc nie wiem w sumie, być może jako odpowiedź na kontrola, chociaż Lostbox nie powinien sobie radzić, źle ziel na kontrola, ale ja tam się nie znam, więc może faktycznie ten Minior tutaj um, minor tutaj pomaga. No i taki to Lostbox miejsce bodajże siódme zajął miejsce ósme mamy Raging Bolta z Sandy Shoxem bez palki tym razem, e, czyli ładujemy się głównie Sandy Shoxem, Sandy shocks jego abilitka, gdy przeciwnik ma cztery prezy albo mnie możecie podpiąć Fighting Energię z Discardu no i jak macie takie dwa albo trzy no to zwiększacie sobie już obrażenie tam o 70 za każdą energię, do tego mamy Profesor Sadę, żeby ataczować tę energię do naszych Ancient pokémonów. na Early Game albo jako One Price atakera mamy, mamy na Baby bardzo dobry attacker no, i mamy booster Energy Kapsuły, że podbije zdrowia, z, z kapsułą Raging Bolt masz 300 zdrowia, więc bardzo trudny do zbicia Pokémon. Zwłaszcza, że nie ma weaknessu. Taki, taki build Raging Bolta też, też się tutaj pojawia. To jest bardzo ciekawe, bo to jest kolejny z Pokémon Smog, który ma jakby nieograniczony damage cap. I znów wydaje się być, być dosyć ciekawy, dosyć mocno grany. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Oczywiście podobne w deki wcześniej też były, i niestety. Jakieś, jakieś wybitne nie były. No i przejdźmy do dużych turniejów, już takich praktycznie największych, online'owych. Late Night 179 wygrany przez Charizarda. Charizarda z Pidgeotem. Ciekawe rzeczy się dzieją, bo Charizard teraz gra dwa Rotomy. Ewidentnie ten Rotom jest potrzebny do rozłożenia się i czasami jak się go sprejzuje, to jest naprawdę ciężko. A ten draw trzech kart w pierwszej turze, czy gdzieś nawet w drugiej turze, jak się nie rozłożymy, potrafi Potrafi pomóc. Dwa czarmeliony są grane różne, to też dosyć ciekawe. Pewnie jako odpowiedź na TMD Devo, troszeczkę um, Troszeczkę więcej miejsca też jest w deku, i, i zrobienie czarmeliona i potem Charizarda pozwala ominąć y, wyrzucanie candy, tak naprawdę. Split Ionu z Arwenem 3-3, dwa bossy: Roxana jest profesor Turo. Bardzo dobre na mirory, pomaga też w meczu na kontrola, oczywiście. Mam aż 3 Pokémon kaczery, tylko 3 Pofiny, więc tutaj poświęciliśmy trochę miejsca na to, żeby wsadzić tego drugiego Czarmeliona. Są dwa Super Rody i 6 Energii, tylko jest Palpat. Po raz kolejny bardzo przydatne combo, jeżeli chodzi o granie na kontrola, czyli Palpat w profesora Turot. Nawet w Roxanne też jest całkiem spoko, oczywiście nie na kontrola, ale na jakieś inne agresywne deki. Jeden Stadion, maksimum Belcy, Choice Belt, Mist Energia, żeby gdzieś tam chronić się przed, przed efektami ataków. Na przykład przed Rowling Moonem albo przed atakiem Giratiny Wister. Dalej mamy pierwszą, chyba nie drugą Giratinę w dzisiejszym zestawieniu, tak naprawdę. No i tutaj niewiele się zmienia. Znów jest to podobny build do tego, który widzieliśmy. Jest Temple of Sina jako odpowiedź na przykład na Lugie, raczej tylko i wyłącznie na Lugie, albo na Mist Energy, które mógł Charizard grać. Na trzecim miejscu również mamy, mamy Giratinę, tym razem nie ma tutaj. Temple of Sinnoh są dwa artazony, jest Dito, żeby się transformować w jednego z Pokémonów basicowych, którego w tym momencie potrzebujemy, więc też całkiem ciekawe miejsce. Czwarte mamy po raz kolejny Gardevoir, tylko 8 energii psychicznych, bardzo mało. Wydaje mi się, że, że no wcześniej grało się więcej, teraz aż tyle raczej nie jest potrzebnych, no bo nie atakujemy, nie atakujemy Baby Guardą tak naprawdę. Baby Guarda za jedną energię dostawała 30 obrażeń, a tutaj jak podobniemy jedną energię do Drifluna, to mamy tych obrażeń 60, bo to jest, się liczą damage cantery, przez co tych energii aż tyle nie potrzeba. Mamy oczywiście capy, mamy bravery charmy, w sumie jednego charma i dwa różne capy, mamy 4 Jono, 4 arweny, jest TM Evo. Więc tak to, się, tak to się prezentuje w tym momencie. MUIX też bardzo ciekawy, oczywiście, jako powiedzmy odpowiedź na Giratinę. Bardzo łatwo MUIX-em Giratinę ze stołu ściągnąć. I piąte miejsce, po raz kolejny OpenO, grający, grający banetą. To jest chyba ten sam build, który widzieliśmy wcześniej, a jeżeli nie, to bardzo podobny. Także, jak widzicie, lista jest bardzo, bardzo dobra. Miejsce kolejne mamy Ancient Boxa, Ancient Boxa opartego o Corydona, Roaring Moon. Jest Flutterman Great Task, który też się czasem przydaje. Jest Leaderwing, który gdzieś tam uderza. 120 i burnuje Pokémona przeciwnika też całkiem spoko opcja. Jest Awakening Drum do dobierania karty, oczywiście. Kapsuły, żeby, żeby sobie HP podbijać, też się tutaj znajdą. Dalej mamy Lost Boxa z Charizardem. Pierwszy Sablezard dzisiaj, tak naprawdę, i to jest Sablezard z Iron Handsem, co ciekawe. Jest Crysis Punch, to jest coś, no to, na co trzeba uważać teraz, nie? No bo jednak więcej Lost Boxów powinno teraz grać Punch, Punche. Nawet jakieś nie wiem, Giratina może to grać. Widziałem w gudrze Vistar to nawet. W gudrze opartej na Lost Zombie, więc to też, jest, to też jest ciekawe. Dużo energii elektrycznych, to jest taki Sable zaraz z Mirage Gate'ami w tym wypadku. No bo do tej pory tam się grało powiedzmy jednego Gate'a w, w, takim, w takim deku. No i miejsce ósme mamy, mamy kolejnego Zarda, ale tym razem jest to Zard z B-Barelem, którego bardzo chętnie Wam zaprezentuję. Oczywiście opieramy się tym razem drogując karty z Bibarela. Mamy tutaj Delfoxa, który też jest ciekawą odpowiedzią na Lugię, co ciekawe, bo Delfox swoim atakiem Magical Fire może się pozbyć, może się pozbyć dwóch różnych Chinchino, które są na stole. Więc, więc warto, sobie, warto sobie to zapamiętać. Niestety jak się Wigarda do Chinchino, no to Delfox już nic mu nie zrobi, w sensie nie zbije go. Ale na przykład Zardy pojawiają się też w Stempelu of Cino, więc, więc to też może może trochę zaboleć. No i jak patrzymy dalej, to co tutaj, co tutaj mamy? Jestem z Patra, są Future Handsy, Lugia dopiero na 15 miejscu, mamy Arceusa z Aerodaktylem. Serio? Z dwoma Aerodactylami Wister. Ciekawe. Przejdźmy dalej, Late Night 180. Czyli kolejny turniej, tym razem, tym razem dla graczy ze Stanów. No i tutaj mamy pierwsze miejsce, ponownie pokazuje się Sablezard z Iron Handsem. Być może to jest, to jest sposób teraz na nagraanie Sablezardem. <laughs> Jednak granie tych Mirage Gate'ów może pomóc. Drugie miejsce Charizard z Pidgeotem. To już raczej nie ma na co patrzeć. Mamy tutaj kolejnego Sandy Shoxa na miejscu trzecim. Robią wyniki te Sandy Shoxy, co ciekawe, nie spodziewałem się tego. Raging Bolty raczej z Sandy Shoxem robią wyniki mamy tutaj Rajku jako jakiś early attacker może się przydać oczywiście Sady, i, i, i to wszystko tutaj niewiele się zmieniło mamy Sliderwinga raczej też jako one press attackera. ciekawe kto wie, może Raging Bolt, może ktoś rozgryzie Raging Bolta nie, nie powiem, że nie tu mamy Giratine, piąte miejsce Lugia, no i tutaj po raz kolejny build podobny do tego, który już widzieliśmy oczywiście niewiele się tutaj zmienia, trochę bardziej agresywny, bo mamy 4 researche, aż Mamy tylko jedną Serenę, jednego Great bola tylko, więc tutaj opieramy się bardziej w na supporterach. Czy to mi się podoba? No raczej nie, tak wolę się chyba raczej opierać na itemach. Idąc dalej mamy mamy kolejną Marktinę z Iron Leafsem, nie ma to nic dziwnego. Tutaj mamy Cien Pao z Kyogrem, który jest dosyć ciekawy, bo mamy tego Kyogra z Kram Znitu który bije z 4 energii 180 i wraca 3 energię do ręki i to jest też fajna odpowiedź na wszystkie deki, które grają jakiś support. W postaci Miu-Iexa, w postaci skłoka w postaci Luminiona, no bo tym możecie sobie te, te, te Pokemony ściągnąć. Nie każdy dzień to gra, więc może to być zaskoczeniem. I na miejscu ósmym Old Blitzel swoim Pidgeot Controlem. Co ciekawe, Pidgeot Control z Wiglitafem IX. Wiglitaf IX może mieć nawet 350 punktów zdrowia, jeżeli ma na sobie specjalną energię no i gramy mist energię żeby, żeby to, to, to zapewnić mist energię i DTE na przykład, wtedy mamy bardzo dużo zdrowia, jeżeli podobnie do tego jeszcze hero cape ma 450 HP duża no i jest jeszcze clothiex, który po tym jak zostanie, dostanie obrażenia to discarduje energię z pokemona przeciwnika no i widać, że to się trochę tak opiera na tym, żeby tę energię z, z pokemona przeciwnika wyrzucać bo mamy też Giovanni z Charisma, który cofa e, energię do ręki przeciwnika I jeżeli to robimy to podpinamy też energię do naszego pokemona z ręki więc to może pomóc nam naładować glitafa w jedną turę, nie? Bo możemy podpiąć energię z ręki, zagrać Giovanni z Charisma i podpiąć DTE z ręki na przykład. I wtedy mamy już, jesteśmy gotowi do ataku, atakujemy za 90 plus 90, jeżeli zagraliśmy supportera w tej turze. No i mamy pokémona, który ma 350 zdrowia, co jest niesamowite tak naprawdę. Dalej coś ciekawego się pojawiło, Arceus z Armaroużem tutaj i z detem. To jest też build, który teraz bardzo często się pojawia. No, bo mamy Radiant na którym możemy atakować armorów, przekładamy sobie energię, na przykład na armororża IX, który też całkiem sporo obrażenia może zadać. Plus jest dosyć tankowny. No i mamy jeszcze tutaj w zestawie Delfoxa. No i mamy kolejny turniej Dito Forces tym razem, Dito Forces numer 2, wygrany przez Roaring Moona I to jest ciekawostka, bo to jest deck, który się praktycznie nie pojawiał. Roaring Moon IX raczej odszedł do Lamusa w związku z utratą w związku z utratą Galerianskiego Multresa V, a tutaj ktoś znalazł sposób, żeby to jakoś po połączyć fajnie z Baby Roaring Moonem oczywiście. Mamy Baby Roaring Moona, żeby atakować w early, albo jakieś one price, one, one price deki ogrywać. Mamy Roaring Moona EX, którym możemy bić później, na przykład ładując go Sadą czy Dark Patchami. I co ciekawe, głównym dronem w tym deku jest The Dance Parts, który pozwala nam dobrać trzy karty i wtasowuje się on do deku. Mamy Dance Parsa z darmowym retreatem, więc... To może być naprawdę ciekawy i To jest coś, co ja chciałbym sprawdzić i ograć, bo w ostatnimi, pod koniec po, nie mogę się wysłowić, ostatnimi czasy, pod koniec rotacji mm, dużo grałem Roaring Moonem i, i naprawdę przyjemnie się to grało. Tę wersję taką powiedzmy trochę bardziej turbo. Zobaczyłbym jak się gra tym mm, i chętnie bym to sprawdził. Grałem na to bodajże trzy razy, jak grałem teraz Milem. i naprawdę ciekawie się na to, na, to, na to grało. Bardzo bardzo ciekawy deck. Miejsce drugie, Chien Pao z Iron Bundlem, to jest kolejny tech, który może być grany, jak nam przeszkadza jakiś Pokémon na aktywie trzecie miejsce zajął, e, zajął Ancient Box, tym razem normalny, z Coraydonem, z Roaming Moonem i tak dalej cała ta zabawa Ancient Pokémonami. miejsce czwarte po raz kolejny, o Load Blitzl. tą listę już widzieliśmy, z Wigglytuffem e, z Wigglytuffem EX miejsce piąte mamy Charizarda e, z Pidgeotem, więc też tutaj raczej nic ciekawego się nie, nie wydarzyło no ok, dobra, jest TM Devolution raczej na Mirory po prostu grany to jest jedna, jedna ciekawa rzecz. Miejsce szóste: Arceus Reggie Drago. Zobaczmy, co to jest. Okej, okay, Arceus Reggie Drago z Wulpixem. Mamy Reggie Drago do kopiowania ataków wielu smoków. Na przykład Coraydona Baby, Giratiny Vistar, Nowerna IX, Gudry Vistar, Altari, <tryk> która usypia Pokemona przeciwnika. I Altari EX, która. Mm, aha, prewentujecie wszystkie efekty ataków na waszych Pokemonów. Tak? Na wszystkich Pokémonach? Nie, na tym Pokemonie, okej. Okay. No, Arceus, Rage Drago, nie? no co można powiedzieć o tym deku? No, Arceus ładujący Rage Drago, Rage Drago używa ataków smoków z Discardu, no i do tego Vulpix jak odpowiedź najprawdopodobniej na Charizarda. No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe jest też to, że na siódmym miejscu mamy Speedupsa z Venomotem. No to jest dek, który... o, o którym myśleliśmy, myśleliśmy o tym deku z Newkiem, Mamy Speed z Venomotem. Speed Ops zwiększający Retreat koszt przeciwnika. W kombi się z Venomotem, który uderza 30, robi item Loka i Confusa, przez co przeciwnik nie może zagrać Switcha. Jak chce się cofnąć, no to ma zwiększony Retreat ze Speed No jak ma zwiększony Retreat ze Speedopsa, no to z reguły się nie cofnie, musi atakować przez Confusa. Jak nie zaatakuje, uderza w siebie. I tak to się powinno kręcić. Disruptujący bardzo, bardzo wariant, bo 4 Jarze, 4 Iono. I mamy oczywiście Renę kazamo do przekładania obrażeń. Jest Bibarel do drawowania kart. Mamy tutaj oczywiście cztery Counter -cuchere, Prime -cuchere, żeby wyciągać najmniej wygodne dla przeciwnika Pokemony. Mamy w ogóle Tarantule z, z blokadą Retreatu na ataku, więc też ciekawa, ciekawa opcja. No, no, fajnie, że ten deck coś wygrał. Bardzo mi się to podoba, bo to jest zawsze, zawsze coś ciekawego, coś, coś nowego. Siódme miejsce w turnieju takim sporym to to wydaje mi się, że bardzo dobry wynik. I miejsce ósme. Kolejny, kolejna Giratina, tym razem ze Spiritombem. Nie wiem, czy Spiritomb jest teraz jakoś bardzo potrzebny raczej jako odpowiedź na rotomy yy, i może na Luminiony. Więc w sumie przeciwko Lugi może się sprawdzić. No bo Lugia bardzo często z tego Luminiona musi skorzystać, aby się rozłożyć. Yy, I dalej idąc, mamy kolejny turniej Pokémon Battle Park. Matko, to już ponad pół godziny, gadam, ale się rozgadałem. Yy, wygrany przez Lost Boxa z Hupą. Z chupą, z Moonem, z Iron Handsem to jest taki build, którego spodziewałbym się najbardziej teraz. Wszystkie Pokemony bardzo fajnie tutaj mogą się kombić. Miejsce drugie: Charizard z Chiyu i EXEM. Proszę bardzo, czy to jest odpowiedź na kontrolę? Nie wiem, być może. Albo na Mila. Na Mila jako odpowiedź taka: wystawiacie Chiyu, jak przeciwnik ma tylko Pidgeota w deku i milujecie mu Pidgeota. Bardzo ciekawe, też mogłoby tak fajnie. Fajnie zadziałać. Miejsce trzecie, Gardevoir, hmm, tutaj raczej już wszystko widzieliśmy, znów 8 energii, więc widać, że wow, jest jeszcze Weirdir. proszę bardzo, tego pana znam z lugi, ale w Gardevoir też może się sprawdzać, czemu nie. Hmm, czemu by nie, oczywiście, jak najbardziej. Dalej mamy Future Handsa, hmm, który gra jakieś switche? Nie gra switchy. To jest też największa bolączka tego deku, że przegrywa na kontrola, nawet na Snorlaxa, wystarczy, że wyciągniecie mu powiedzmy Iron Crowna i jak nie może nim zaatakować, to przegra. A jak może nim zaatakować, to za chwilę wyciągniecie mu drugiego i też przegra. Miejsce piąte, Mil. Ty już grający z Mimikyu. Mimikyu, tutaj nawet są psychiczne energie, żeby mo można było tym Mimikyu atakować. Też całkiem, całkiem, spoko. Dalej mamy kolejnego Lost Boxa. Kolejny Lost Box z Hupą. Dalej mamy Sandy Shoxa po raz kolejny. Z Raging Boltem, czy też Raging Bolt z Sandy Shoxem. Teraz, tym razem już bez Rajku. Też spoko. No widać, że ten, ten kurde Raging Bolt może jednak coś robić. I miejsce ósme robi Lugia e, z Nowernem, proszę bardzo. Neuvern, jako odpowiedź najprawdopodobniej na Future Handsa, e, czy też Turbo Handsa, no bo to jest autoluz dla Lugi, nie? On sobie bierze trzy prize, bierze sobie dwa prize kiedy chce, więc to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Jak zrobicie solo Neuwerna, to możecie takim Covered Flight atakować w nieskończoność, on wam nic nie zrobi. Z tego względu, że mm, prewentujecie wszystkie obrażenia zadane przez basic pokemony w tego, w tego Pokémona. Tu jest nawet salvatore grane, żeby to zrobić w pierwszej turze, idąc z drugim, no ale też by trzeba było mieć mega farta, zacząć z nojbata i mieć salvatore w ręku. No i jeszcze DT, żeby zaatakować, nie? Ehm, próbowałem tego nojverna. nie jestem jakimś mega turbo wielkim fanem, granie linii 1-1 jest trochę słabe, no bo kładąc jednego noibata dostajecie prime catchera, mm, czy bossa nawet. W tego Nojbata, i już cały wasz plan, tak naprawdę prysł. Rozumiem, że przeciwnik musi to mieć na ręku, i tak dalej, no ale oni grają powiedzmy chyba cztery Arweny, więc Arwen po prime mm, i, i, i po ptakach, tak naprawdę, nie? <laughs> I po ptakach. No i kolejny turnie Lucky Squad, jest tu, tym razem wygrany przez Chien Pao. Mm, No tutaj raczej niewiele ciekawych rzeczy już będę w stanie powiedzieć o tych dekach, no bo już większość tych techów widzieliśmy. Jest Kyogre, jest Canceling Cologne oczywiście. Idziemy dalej, mamy giratinę. Tutaj też już niewiele się da powiedzieć. Jest lugia, czy coś ciekawego w tej lugii. Lost vacuum. No to jest rzecz, którą, um, którą też testowaliśmy Ona się gdzieś pojawia w lugii jako odpowiedź też po części na Turbo hensa No bo jak zbijecie mu hensa który ma na sobie heavy button, no to on sobie przełoży energię. A jak zrzucicie mu ten heavy button, no to on może, może nie mieć potem jak, jak naładować drugiego albo albo coś. Podoba mi się Split Ball Bol 4-4-4, wydaje się to być bardzo, bardzo consistent. Dalej mamy właśnie Future Handsa, który gra Mortis Conviction, ciekawe. Na piąte miejsce znowu Lugia, nic ciekawego tutaj nie ma. Mamy Giratina, jest Gouging Fire, podobny build do tego, który już widzieliśmy. I kolejny Future Hands z Reboot Podem tym razem, no to na, na ten build chciałbym trafić, wydaje mi się. Bo ten reboot pod tak niewiele, niewiele daje, moim zdaniem. Dużo Chien Pao się pojawia, to na pewno. I dalej mamy tournament of Doom, Regional Championships, the sequel. No i to, co wspomniałem o Chien Pao, nie? bardzo dużo się go pojawia. No i mamy Lukasa Aldejla, który wygrał swoją drogą. Bardzo ciekawe jest to, że ludzie mówią, że Chien Pao wygrywa Nazarda No Mam wrażenie, że Lukas twierdzi inaczej. <laughs> Mam wrażenie, że Lucas twier twierdzi inaczej. Grał on z Ardem z Pidgeotem, takim oto buildem, więc jak macie ciężko na Cienpao, to zagrajcie tym buildem, będzie łatwiej. Nie, oczywiście, oczywiście żartuję, no ale wydaje mi się, że to też jest spoko opcja, że możecie na przykład zagrać Aiono um, counter i zbić mu powiedzmy tam Baxcalibur'a, Skalibura albo zagrać counter catcher, nie? I wyrzucimy jakiś Rare Candy z ręki powiedzmy, więc faktycznie to może, może działać nie najgorzej. Drugie miejsce mamy Mamy Lost Boxa, tym razem bez chupy, ale nadal jest to Lost Box podobny do tych, które już widzieliśmy. Cienpao Pao 2, no raczej tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Czy coś ciekawego tu jest grane, to raczej nie. Mamy Arctinę, mamy dwa kolejne Cienpao. Pao. Tutaj również raczej standardowe, standardowe listy, albo takie, które gdzieś tam się różnią jedną, dwoma kartami. Miejsce ósme, Giretina. Na dziewiątym dopiero Lugia. Też nic ciekawego w niej nie było. No i widzimy, że pojawia się dużo pidżotów um, kontrolujących. Mamy, mamy też y, sporo tych Arceusów, więc meta jest szeroka. Meta jest szeroka. Bardzo fajnie. E, dalej mamy kolejny turniej. Ja już nie wiem, 40 minut ten film trwa. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze ze mną został. Jeżeli tak, to napisz komentarz zostałem albo coś. No bo tutaj się trochę to przedłużyło tak naprawdę, ale tyle turniejów w ciągu tego tygodnia się odbyło tak naprawdę. Ym, pierwsze miejsce w tym turnieju Snorlax, Snorlax Stoll, Arctina na miejscu drugim, z Aerodactylem Vistar jak widać, dalej mamy Future Handsa z Mewie też spoko opcja, dalej mamy kolejnego Chien Pao. kolejnego Chien Pao tutaj też niewiele się zmienia, jest znowu Gouging Fire, którego raczej nikt się nie spodziewał, to jest chyba ta wersja, która to jest ta wersja, która wygrała Regionalcy w Tajlandii, bo, bo ma tutaj Chi do podpinania energii, z Discarda mamy tutaj jednego Iron Valianta, żeby gdzieś tam podbijać to obrażenia. Mamy Enteja do dobierania kart i na Early Attackera. Mamy Cyclizara do dobierania kart też i darmowy Retreat, więc jest tutaj bardzo ciekawa lista. Polecam tym pograć, grałem na to wczoraj. Bardzo, bardzo mocna talia się wydaje to być. Dalej mamy kolejnego Lost Boxa, tym razem z HUPą. Jest Lugia z dwoma Collapse Stadionami, też z Noivernem, ale jak widać tutaj... Ten Neuwer nie bardzo pomógł, no pomógł na pewno tutaj wygrać z Future Hansen, to, to z pewnością. I dalej mamy na miejscu ósmym kolejnego, kolejnego Charizarda z Pidgeotem. No ciekawe, ciekawe, że ten Gauding Fire się pojawia. Jeszcze jakiś turniej tutaj mam przygotowany, matko bosko, ile tego jest. Pierwsze miejsce Gardevoir, to jest chyba ostatni już turniej. Drugie miejsce ponownie Gauding Fire, nie jest to chyba lista, nie, na pewno nie jest to lista z regionalsów z Tajlandii, bo nie ma na przykład Caelizara. Trzecie miejsce Charizard z tym grający Profesora Turo, grający Heroes tym razem. Bardziej defensywny wariant. Kolejny Sandy Shocks z Raging Boltem się pojawia, się pojawia w topce, tym razem z Raiku. Dalej mamy Sablezarda po raz kolejny, znów z Iron Handsem. No to trzeba będzie się tego spodziewać, że Sablezard może grać z Iron Handsem i jest tutaj Crazy Punch, to trzeba na to uważać. Szóstym jest Goldengo, proszę bardzo. Pierwszy raz widzimy Goldengo dzisiaj. Ja myślałem, że Goldengo po... No Boże, nie nieważne. Ja myślałem, że Goldengo po rotacji będzie, będzie trochę bardziej grany, ale mamy Goldengo, który gra z Sizora i gra bardzo ciekawych supporterów. Mamy draw 2 i wsadzacie energię z discard pila do ręki. Spoko, bo podbija wrażenia. Macie draw 2, ale jak masz stadium w grze, draw 2 więcej. Macie Nemone, draw 3. No, wydaje mi się, że można było wybrać lepszych saporterów. Ale miejsce w top 8 jest. Dalej mamy Cienpao, i tu mamy deck opisany jako Ader, i ten deck opisany jako Ader to jest Speed Ops z Venomotem po raz kolejny. No i znów pojawia się Speed Ops z Venomotem. No nie wiem, kurczę. Może to jest dobre, nie? Bo nawet ten Speed Ops potrafi nieźle przyłożyć. Jak zwiększa retreat koszt przeciwnika, to nawet i zarada z Bez najmniejszego problemu, tak naprawdę. Bo Zart ma dwa retreatu. Jak będzie miał trzy, no to z dwóch energii odczytujecie Zarda. bo jak ma trzy retreatu, to bijecie 180 razy 2 może warto by się było nad tym pochylić i zastanowić. Tutaj mamy metę. Analizuję sobie tutaj metę od wyjścia dodatku na Pokémon CG Live, czyli 22 marca. No i patrząc na to, jakie deki są najczęściej używane, no to mamy tutaj Charizarda, Pao, Future Hendricks, Lugia z Archeopsem oczywiście. Lost Zone Boxa, Giratine, deki opisane jako Ader, Arceusa z Giratiną, Great Task Mila i Snorlax z Stola w top 10. A jeżeli chodzi o deki, które najczęściej robiły top 16, no to mamy Charizarda, Lugie, Chin Power, Future Handsa, Giratine, Lost Zone Boxa, Snorlax Stola, Gardevoir, Arctine i Ader. Zobaczmy, który deck najczęściej wygrywał turnieje online'owe. No jest to Charizard, Chin Power, Lost Box, Garda, potem Lugie z Archeopsem, Snorlax z Speedjotem, zwykły Snorlax Espatra, co ciekawe, jest na 8 miejscu. Dalej mamy Giratinę z Lost Boxem i Great Task Mile. Dobra, starczy tego dobrego, bo ja się już tutaj tak rozgadałem. 40 parę minut filmu. Mam nadzieję, że, że Wam się spodobało, że ktoś dotrwał do, do, do tego momentu. No cóż, tak się prezentuje meta. Bardzo szeroka, mnóstwo deków, które mogą wygrać. Jest mnóstwo bardzo dobrych tali w tym momencie. Wybierzcie tą, która najbardziej Wam odpowiada i nią grajcie. Każdy dek ma teraz jakąś kontrę na siebie, i, i musicie liczyć na to, że nie traficie na tą kontrę albo że przeciwnik się nie rozłoży. Niestety, tak ta meta się teraz prezentuje. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie lajka, zasubskrybujcie po więcej filmów i kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A ja uciekam, bo muszę to jeszcze dzisiaj zmontować. Trzymajcie się ciepło, jeszcze raz wesołych świąt. Papa! Pa.